Nie mam sprzęgła, dlatego jest bicie. Zależy, jak mi się przytrzyma wkrętarkę. Kabelki! Kabelki! To jest linka. Inny zresztą. Inna grubość tej linki. Gdzieś. O właśnie. Bycie elektrykiem to wcale nie taka zła fuszka. Ale kabelki, ale się obłowimy. Czujesz ten zapach? Tak pachnie 100 zł. To jest grubszy drut. Tu są 2,5, to są półtorówki. Najpierw na tym układzie, na tym wyregulowaniu jadę półtorówki. Później lekko popuszczę i przejadę 2,5. Bo teraz, gdybym włożył 2,5, to z drutu okrągłego zrobi płaskownik. Nawet nie ma siły. No tak jak widać, robi płaskownik. Trzeba popuścić śruby, żeby rolkę odsunąć od tej dolnej. Chłopie, przecież w piecu się pali, byś to wrzucił, a nie się pierdolisz. No, bym wrzucił. Ale się pierdolę. Dlatego no tak. To jest linka. To jest 2,5 chyba. Tak, porozwalcowało. I tak się żyje na tej wsi. Tutaj są pomieszane druty, widzę. 2,5 i półtorówki.
Nie mekino znowu. Kurwa, co mam gadać, no? Wszystko widać. Teraz wkładam kabelek do dziurki. Naciskam cyngiel wkrętarki. Wkrętarka wprowadza w ruch obrotowy wałek pędny. Uważam swoich widzów za osoby inteligentne, więc nie będę im tłumaczył jak debilom, co się tutaj wykonuje. Debile oglądają TikToki i shorty. To jest forma treści właśnie dla tych debili. Znowu 2,5. To też chyba. Dobra. I tak nie wiem, po co wam to pokazałem. Marcin, patrz. Muzeum motoryzacji. Nara.